Na program zaprasza Agencja Rozwoju Przemysłu Dzień dobry Państwu, witamy w Economy Flash. W skrócie informacji z polskiej międzynarodowej gospodarki, a w polskiej gospodarce mamy kilka dużych projektów infrastrukturalnych. Największym jest centralny port komunikacyjny. To inwestycja, która pozwoli stworzyć hub. Transportowy w Polsce, który będzie podbierał klientów m.in. naszym zachodnim sąsiadom, dlatego też politycy, którzy sprzyjają naszym zachodnim sąsiadom, śmieją się z projektów infrastrukturalnych o dużej skali i nie ma w tym nic nowego. Tak było przed II wojną światową, gdy Polacy postanowili w małej wiosce wybudować port w Gdyni. Historia kołem się toczy, a teraz zapraszam na skrót informacji z polskiej gospodarki. Polski wskaźnik PMI dla przemysłu odbił w maju do poziomu 40,6 punktów z historycznego dna w kwietniu, to jest z poziomu 31,9 punktów. To dużo lepiej niż oczekiwali ekonomiści Średnia prognoz zebranych przez PAP wskazywała na zaledwie 35,7 punkta. Sztandarowy projekt infrastrukturalny. Centralny port komunikacyjny nie jest zagrożony. Nie rozważamy i nie będziemy rozważać wycofania się z tej inwestycji, zapewnił wicepremier Jacek Sasin podczas spotkania z dziennikarzami na lotnisku w Szczecinie. Krytycy centralnego portu komunikacyjnego nie rozumieją, jakie wyzwania rozwojowe stoją przed Polską i jak wielkie znaczenie w tym zakresie ma CPK. Nie chcemy zadowalać się lotniskiem w Berlinie. CPK uczyni z Polski Centrum Krwiobiegu Komunikacyjnego Europy, w tym szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej, dodał wicepremier. Nawet ponad 250 tysięcy złotych może kosztować w Polsce wychowanie jednego dziecka do ukończenia przez nie 18 lat. Wynika z raportu Centrum im. Adama Smitha. W raporcie koszty wychowania dzieci w Polsce czytamy, że zdaniem 24% badanych koszt wychowania jednego dziecka do 18 roku życia to ponad 250 tysięcy złotych. 18% badanych twierdzi natomiast, że koszty te kształtują się w wysokości od 200 000 do 250 tysięcy. 23% badanych uważa, że koszty wychowania dzieci to zakres od 100 000. 50 do 200 tysięcy. 19% umiejscawia je w przydziale od 100 do 150 tysięcy złotych, 12% poniżej 100 tysięcy, a 4% badanych poniżej 50 tysięcy. Narodowy Bank Polski przelał w poniedziałek do budżetu państwa ponad 7,4 miliardów złotych, czyli 95% zysku wypracowanego przez NBP w 2019 roku. Podał dziś bank centralny. Jak przypomniał NBP, w 2019 bank centralny wypracował 7 miliardów 828 milionów złotych zysku. Zgodnie z ustawą o NBP 95% tego zysku, czyli dokładnie 7 miliardów 437 milionów stanowi wpłatę do budżetu, którą bank centralny zrealizował w poniedziałek. W pierwszym kwartale PKB Polski wzrósł o 2% rok do roku, konsumpcja wzrosła o 1,9%, a inwestycje o 0,9%. Od wybuchu pandemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zamknięto około 40 milionów miejsc pracy. Wiele z tych miejsc pracy to były prace związane z gastronomią, rozrywką, usługami i wielu z tych prac pracowali Afroamerykanie, którzy dostali zasiłek, e, dostali zasiłek dla dzieci, ale oczywiście pieniądze szybko się kończą, a gdy się kończą, to łatwo o wybuch Rebelii, którą możemy obserwować w Stanach Zjednoczonych, według ekonomistów do końca roku połowa z tych miejsc pracy będzie otworzona, zatem bardzo gorący okres w Stanach Zjednoczonych, bo nie da się zatrzymać pewnej energii za pomocą policji i wojska. Zobaczmy, co wydarzyło się w światowej gospodarce. Pomimo apeli lokalnych władz i lokalnych liderów społeczności, weekend w wielu miastach USA upłynął pod znakiem starć z policją i rozbojów. W kilkunastu stanach na ulicy wyszła Gwardia Narodowa, w wielu wprowadzono godzinę policyjną. Masowe pokojowe marsze w miastach, nocne podpalanie, kradzież i niszczenie mienia, brutalność policjantów, ataki na reporterów i przyłączanie się stróżów prawa do protestujących. To, co dzieje się od kilku dni w Stanach Zjednoczonych, ma wiele odcieni. Widać wściekłość spowodowaną bezsilnością i brakiem zmian, nieuzasadnioną i niepotrzebną agresją, oraz solidarność protestujących pokojowo w całym kraju. Władze Chińskiej Republiki Ludowej nakazały państwowym firmom, aby wstrzymały import soi i wieprzowiny z USA, podał w poniedziałek Reuters, powołując się na dwa anonimowe źródła. Agencja łączy to z decyzją Waszyngtonu o odebraniu Hongkongowi przywilejów, by ukarać Pekin. Chińskie władze nakazują firmom wstrzymanie importu z USA. W Według rozmówców Reutersa chińskie władze mają rozszerzyć nakaz na inne towary rolno-spożywcze ze Stanów Zjednoczonych, jeśli Waszyngton podejmie dalsze działania. Chiński MZ zagroziło w poniedziałek zdecydowanym kontratakiem na wszelkie słowa i działania USA, które podkopują chińskie interesy w Hongkongu. Rzecznik resortu Zao Lilian wyraził sprzeciw wobec ingerencji innych krajów wewnętrzne sprawy Chin. Według Osward Economics spadek zatrudnienia spowodowany kryzysem może sprawić, że populacja w niektórych sześciu państw wchodzących w skład Rady Współpracy Zatoki Perskiej może zmniejszyć się nawet o 10%. Pandemia koronawirusa zmusza część zagranicznych pracowników zatrudnionych w państwach Zatoki Perskiej do dopuszczenia krajów bogatych w ropę naftową, a to może wpłynąć na spadek populacji państw wchodzących w skład Rady Współpracy. Nawet o 10% przewiduje Oxford Economics. Najwięcej miejsc pracy może zniknąć w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, około 900 tysięcy, i Arabii Saudyjskiej 1,7 miliona. GCC znajduje się w recesji z powodu blokad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 oraz niskich cen ropy, co uderza także w sektory inne niż branża naftowa. W rezultacie zatrudnienie w w za to że może spać około 13%. Prezydent Ukrainy Włodymir Zelański zaapelował w poniedziałek, by nie mieszać jego kraju wybory prezydenckie w USA i powiedział, że nie chce, aby nagrania z udziałem kandydata na prezydenta Joe Bidena osłabiły strategiczny sojusz Kijowa z Waszyngtonem. Dlaczego trzeba znowu w to wciągać Ukrainę? Teraz cieszymy się ponadpartyjnym poparciem w Stanach Zjednoczonych, zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Mamy poparcie prezydenta. Te taśmy nie są priorytetem, powiedział Zelański brytyjskiemu dziennikowi Daily Telegraph. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze dziś w Ekonomii Raport porozmawiamy na temat tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, z czego to wynika, czy to są kwestie polityczne, czy ekonomiczne, a może zbliżające się wybory prezydenckie pod koniec roku. I również porozmawiamy na temat Unii Europejskiej, bo problemy, przed którymi stoi Unia Europejska, wydają się większe niż chwilowe zamieszki, które możemy obserwować w USA. Program powstał przy współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu